Cześć, witam Was w nowym filmie. Tym razem będzie unboxing nowego obiektywu, czyli Sony 70-350, który jest tutaj. Zaczynamy! Uzbroiłem się w największy nóż, jaki jest w domu i zaczynam otwieranie. Tak naprawdę już od premiery tego obiektywu dosyć mocno zastanawiałem się, czy go kupić, a to, że jest mi potrzebny, dotarło do mnie na safari, kiedy byliśmy właśnie w Kenii, przy Nairobi, w Parku Narodowym, dlatego że obiektyw, którego używałem do tej pory, czyli Sony 55-210, o ile dobrze pamiętam, no był po prostu za krótki do fotografowania dzikich zwierząt, dlatego właśnie ten nowy jest tutaj na biurku. Jestem bardzo ciekawy, jak duży będzie ten obiektyw. Mam nadzieję, że nie będzie ogromny, dlatego że, tak jak wiecie, często podróżuję z moim sprzętem i to, żeby był mały i w miarę poręczny, jest naprawdę bardzo ważne. Ok, jak zawsze w Amazonie zapakowane podobnie. To już nam się nie przyda. To na potem, ewentualnie. Główny bohater dzisiejszego dnia. Jest ciężki, ale bez tragedii, także jest w porządku. Nie mam tu napisanej wagi. Potem ewentualnie sprawdzę, pokażę Wam na dole. Ok, opakowanie standardowe, jak wszystkie praktycznie nowe obiektywy od Sony. Prosta informacja, 70-350 mm. To, co mnie głównie interesuje, to oczywiście 350 mm, ten długi koniec. Seria G, czyli obiektywy bardzo wysokiej jakości, ale nie najwyższej jakości, jeżeli chodzi o Sony. Mam już jeden obiektyw z tej serii, 18-105, jestem z niego bardzo zadowolony. Myślę, że ten też będzie super. I przesłona. Jest to obiektyw ze zmienną przesłoną, niestety nie jest to stałe światło. 4,5-6,3, ale... myślę, że to akurat nie będzie dużym problemem. Zawsze też można sobie nieco podbić ISO. Ok, koniec gadania, otwieramy. Książeczka z informacją o czymś, co może jest ciekawe, ale mnie to nie interesuje. Co my tu mamy? Więcej papierów, które są nieważne, ale to jest właśnie ważny element. Czyli pudełko wyrzucamy. Obiektyw zawinięty w folię bąbelkową, taki. Powiedzmy rękaw. No i muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne. Fajna konstrukcja, niemetalowa, dosyć lekka. To co mnie cieszy, to właśnie o czym wspominałem na początku. Tutaj osłona przeciwsłoneczna. Bardzo często używam właśnie osłon przeciwsłonecznych przy obiektywach. Nawet kiedy nie ma słońca, dlatego że to jest po prostu dodatkowa ochrona przedniej soczewki. Ok, przednia soczewka w sumie nie jest mocno duża. 67 mm średnica. Tutaj tradycyjne styki jak w obiektywach Sony. Dzisiaj nie będę opowiadał zbyt wiele o tym obiektywie, chcę go Wam po prostu pokazać, a myślę, że jeszcze wezmę inne obiektywy Sony, które mam, żeby też pokazać Wam różnicę w wielkości. Naprawdę jest to dosyć poręczny, fajny obiektyw. Spodziewałem się, że będzie większy, także super. Ok, zamykam. Osłona. I zaraz na stole pojawią się moje inne obiektywy od Sony. Tak wygląda cała kolekcja z góry, oprócz 10-18, którym właśnie nagrywam. Myślę, że porównując tak naprawdę z tą osłoną do 18-105, który jest spory, ale nie jakiś ogromny, nie ma tu aż tak wielkiej różnicy. W długości jest w sumie prawie taki sam jak 55-210. Oczywiście jeżeli chodzi o grubość, tutaj różnica jest już spora. Jeżeli je sobie wydłużymy, dlatego że te obiektywy właśnie przy maksymalnym zoomie się zwiększają. 18-105 wszystko ma w środku. Tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że naprawdę nie jest to duży obiektyw. Jest dosyć lekki, konstrukcja jest tutaj z jakiegoś tworzywa z plastiku, ponieważ w przypadku tych dwóch jest to metal, także jest to jedna z różnic. No i tyle, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie. Niedługo zabiorę go w teren i zobaczymy, co potrafi. Także na dzisiaj to wszystko. Pierwsze wrażenia, wyjęcie z pudełka. Myślę, że całkiem fajny obiektyw. Niedługo zabieram go w teren. Jeżeli chcecie to zobaczyć, oczywiście kliknijcie subskrypcję. Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania na temat obiektywu, piszcie śmiało w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. I widzimy się za tydzień. Cześć!